Paintball to rozgrywki w lesie, w opuszczonych budynkach pełnych zakamarków. To idealne miejsce do schowania się przed przeciwnikiem i zaatakowania go znienacka. Taka gra trwa kilka godzin i może w niej brać udział praktycznie dowolna ilość osób. Adam Kubisiak. Paintball może grać, szczerze powiedziawszy, każdy, w zależności, jeśli jest poniżej 18 roku życia, a musi być z opiekunem lub mieć pozwolenie od opiekuna lub rodzica, natomiast nie ma jakiejś granicy wieku, no, powyżej iluś tam lat. Niezbędnym wyposażeniem każdego takiego gracza jest marker paintballowy ładowany żelowymi kulkami z farbą. Uczestnicy muszą pamiętać także o kombinezonie w moro i masce ochraniającej twarz. Chodzi o zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim nie zdejmujemy na polu masek, które wiadomo chronią twarz, nie strzelamy do siebie z bliskiej odległości. No i to wszystko w zasadzie zasad bezpieczeństwa. Natomiast potem są różnego rodzaju opcje grania, niektórzy chowają się gdzieś po krzakach, stoją za drzewami, a część atakuje, no, agresywnie gra, tak? Cała zabawa składa się z kilku różnych scenariuszy, trwających od 10 do 20 minut. Celem może być tu zdobycie flagi przeciwnika, czy też wyeliminowanie wszystkich wrogów. Dlatego tak bardzo liczy się tu m.in. dynamizm, spryt, a także umiejętność myślenia strategicznego. Juliusz, czekaj. No na pewno trochę ostrożności, czujności. Jak się pozna teren, wiedzieć, gdzie się schować, skąd można zaatakować. No to mniej więcej tyle. Trzeba trochę poznać terenu i dobra taktyka z drużyną generalnie, żeby się kryć nawzajem, uprzedzać.